racji, że na boksie wystartowała nowa aktualizacja, przez co są nowe sety, nowe itemy, otworzyłem ponad 200 skrzynek na boks PvP na anarchia.gg. Jeśli jesteś ciekawy, jaki drop wypadł, ile z tego wyciągnąłem pieniędzy, to oglądaj do końca. Jeśli też chcesz otworzyć tak jak ja skrzyneczkę i wygrać anarchiczny kluczyk, no to zostaw komentarz ze swoim nickiem, łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Miłego oglądania. Więc tak jak widzowie mówiłem, otworzymy sobie strasznie, ale to widzowie strasznie dużo kluczy. Jak strasznie, już wam pokazuję. Bo teraz sobie uświadomiłem, że ostatni szalker, który włożyłem, był do szalkera włożony, więc jak zwykle popełnię ten sam błąd i muszę kupić jedną. Taką jedną, dosłownie jedną muszlę, żeby kupić tego jednego głupiego szalkera. Jezus, ciągle popełniam ten sam błąd, to jest po prostu tragedia. Dobra, idźmy do konsensu, widzowie. Itemki, widzowie, odłożone, więc można otwierać klucze. Idziemy sobie na Enderchesta i tak jak widzowie widzicie, mamy 1,5 staka, czyli ogólnie 100 kluczy awk do otwarcia. No ale wiadomo, awk są najsłabsze. Dodatkowo mamy, no prawie można powiedzieć, stak rzadkich kluczy, dokładnie 59. I dodatkowo mamy jeszcze do otwarcia 30 epickich. Mam niby jeszcze anarchiczne, ale zobaczymy, może jeszcze jakąś jedną się podkuszę, żeby otworzyć. Ale na razie przede wszystkim chciałbym otworzyć te wszystkie. Odłożymy sobie na razie to, weźmiemy tylko awk, żeby zrobić taki jeden ogromny spam na czacie, bo to śmiesznie wygląda. Więc widzowie, zobaczymy reakcję ludzi. No i co, wiadomo, tutaj nie będziemy raczej robić animacji, ale otworzymy sobie po prostu jak najszybciej skrzynki bez animacji. Tylko zobaczę, żeby to się, czy to się nagrywa, bo to jednak już długo troszeczkę. Dobra, mikrofon powinno być, wszystko powinno działać. Więc widzowie, lecimy, jak, nie wiem jak oni to szybko tak otwierają, ale... A, czekajcie, a bo tutaj otwórz ponownie skrzynkę. A dobra, tutaj naciskamy, więc dobra, pierwsza skrzyneczka, widzowie, lecimy, łuska rekina. Tylko wam przypomnę, widzowie, o co chodzi. Otwieramy jak największą ilość skrzynek, próbujemy jak najwięcej ilość zarobić. Wiadomo, w skrzynkach tu celujemy tak naprawdę łuski rekina, w klucze epickie. To wydaje mi się, to jest chyba najlepszy traf tak naprawdę. Klucz epicki, klucz do rzadkie też przygarnę. Anarchiczne odłamki też jak najbardziej przygarnę. Więc tak naprawdę w te cztery itemy najbardziej celuję. Reszta to można powiedzieć, to jest taki troszeczkę ściek, a w szczególności te ostatnie itemki to w ogóle są no do wywalania tak naprawdę do kosza, więc lecimy, widzowie, z skrzynkami i otworzymy sobie cały ekwipunek i zobaczymy, czy ludzie będą zdziwieni, czy nie, bo cały czat powinien być tak naprawdę zaspamiony, widzowie, więc lecimy cały czat spam i zobaczymy, co się tak naprawdę dzieje, więc widzowie, lecimy z spam tak naprawdę. Widzowie, 57 skrzynek otworzyłem, więc widzowie, już widzę, że tam piszą jakiś opening. Widzowie, troszeczkę tych skrzynek było tak naprawdę, no 57 otworzyliśmy, chyba tak, 50, widzowie, 57 skrzynek, więc jest to tak naprawdę, widzowie, ogrom pieniędzy. Ale dobra, widzowie, idźmy, co ogólnie dropło, z takich rzeczy, co widzę, epicki kluczyk, widzowie, jeden dropnął. Dropnął jeden epicki kluczyk i jeden rzadki, uważam, że to jest naprawdę spoczko. Więc nie można, no totemy są do wywalania tak naprawdę, totemy są troszeczkę useless, więc totemy sobie od razu wpierdzielę, tutaj resztę wywalę, których nie ma miejsca, no bo no nie ukrywam, że nie mam co z nim tak naprawdę robić. Dobra, tylko szybko sobie łuski rekina sprzedam, ile to będzie w przeliczeniu? 21 łusek rekina, dajmy sobie tutaj, o, 350 milionów, no na tamtej edycji. Przed aktualizacją byłoby to jeszcze jakaś spoko sumka, 1/3 miliarda, ale no raczej obecnie no nie jest to nic wyjątkowego. Dobra, selniemy sobie to na szybko, widzowie, i kolejne 38 kluczy. Tak jak widzicie, troszeczkę jestem biedny, więc trzeba troszeczkę jakiś drop fajny wydropić, ale wiadomo, najwyżej to celuję w chociaż te rzadkie i chociaż te epickie, bo jednak no te awki to tak naprawdę przeskipujemy szybko i lecimy z kolejną skrzyneczką. Dobra, widzowie, kolejny spam, zaspamimy im na czacie, żeby mieli jak najwięcej kluczy epickich, to będę naprawdę szczęśliwy. I jak najwięcej łusek anarchicznych odłamków. Więc widzowie, lecimy z animacją. Dobra, spamimy, widzowie, żeby znowu mieli spam. O, dobra, widzę, że tutaj jakiś anarchiczny odłamek. No, 38 otworzyliśmy, więc troszeczkę mniej, ale ilość by się zgadzała tak naprawdę. Anarchiczny odłamek jeden tylko wypadł. No, słabo i żaden klucz nie wypadł. Tak jak mówiłem, widzowie, bierzemy teraz rzadkie kluczyki, rzadkie, ich mamy 60.
Więc widzowie, lecimy teraz 60 rzadkich skrzynek. Jest to też ogrom tak naprawdę. Wiadomo, tak jak mówiłem, w rzadkich skrzyneczkach no celujemy już troszeczkę lepszej temki. Tu może wypaść 40 ten miecz, co tak naprawdę najbardziej celuje. W klucz epicki też najbardziej celuje. W wyboczernowi pas spoko, dla widza spoko może być. Muchomorki, też każdy pieniądz się przyda. Anarchiczne odłamki, no najbardziej czego bym nie chciał, no to tak naprawdę tych wszystkich sikier i wszystkich motyk, no to raczej bym ich nie chciał. 3-8 mieczyków też raczej bym no tego troszeczkę, no w ten pierwszy rząd, tak bym powiedział. W ten pierwszy rząd i tego VIP-a najbardziej bym celował, więc dobra, przejdźmy może do otwierania, zobaczymy czy pod rząd, no troszeczkę tak, bo byśmy się zanudzili otwierania, epickich pewnie otworzymy wszystkie normalnie, nie na szybko, ale widzowie, no rzadkich raczej 60 nie będziemy otwierać z animacją, no bo troszeczkę to poleci, ale otwórzmy sobie jedną, tak to widzowie, na dobry start, no i zaczynamy od 40 butków i wydaje mi się, że to jest spoczko drop. Dobra widzowie, lecimy, pierwszy kilofek, dobra, zaspamimy widzowie tutaj troszeczkę i zobaczymy tak naprawdę drop, dobra, zaspamimy znowu czat. I widzowie, widzicie, że 3 muchomorki już wleciały i pełno setów 38. Żaden, ej widzowie, a dobra, bo nie, chciałem powiedzieć, że strasznie dużo, ale wypadło rzadkich przecież, ale kurde, to nie jest to. No drop uważam, no dobra, 3 miliardy są niby, 3 miliardy są, ale no to jest troszeczkę mało, no nie ukrywajmy. Na tyle kluczy to jest troszeczkę mało, patrząc też 3,8, w ogóle żadna inna część seta nie wypadła widzowie, no troszeczkę, ale to troszeczkę słabiutko, strasznie słabiutko, no ale dobra, do kolekcji widzowie. Do kolekcji, jak to się mówi, jakieś tam jeszcze rzadkie tego, jeszcze tam jakieś łuski rekina wypadły, więc to też sobie sprzedamy na szybko. No i co, ja sobie tutaj powsadzam do Shulkera szybko te sety 38 i przechodzimy do kolejnej części rzadkich kluczy. Ogólnie widzowie dostrzegłem, że jeszcze 24 ogólnie anarchiczne odłamki odpadły, więc to jest na pewno na plus. Te anarchiczne odłamki zbieram, żeby ulepszyć sobie jak naj... no po prostu, żeby ulepszyć wszystkie perki powoli na maksa. Więc jak najbardziej anarchiczne odłamki spoczko jak najbardziej przydadzą. No ogólnie otworzyliśmy widzowie, szybko matematyka, 43, no i drop nie był rewelacyjny, bo liczyłem na chociaż 7 mieć 41, albo na chociaż jednego VIP-a, albo chociaż na jeden klucz do epickiej, z skrzyni AWG wypadło tak naprawdę więcej kluczy epickich niż rzadkiej, więc no to jest troszeczkę na minus widzowie. Dobra, lecimy tak naprawdę z kolejnymi dropami, no i widzowie, dalej dupy nie urwało widzowie, dalej dupy nie urwało, 1 mieczek 41, ale za to 16 anarchicznych odłamków. Anarchicznych odłamków to faktycznie sporo, bo za chwilę będzie tak naprawdę stack z tych openingu. Dobra, widzowie, kitramy to i lecimy do tego, co mi się lubią najbardziej, czyli epickie. Ale widzowie, otwórzmy pierwszy z animacją i proszę, jakiś dobry drop, na pewno nie. O, i 16 odłamków na dobry start. To jest tak naprawdę, można powiedzieć, spoko start. Nie mogę ukrywać, dobra, troszeczkę pójdziemy speedrunem, nie będę troszeczkę dużo fal. O, i set 40, bo spoko się bam, że będzie elytra, więc nie mogę narzekać. Dobra, kolejny i tutaj będzie elytra, 3 muchomorki, 4 muchomorki. Dobra widzowie, podliczymy sobie wszystko na koniec, oczywiście nie będę teraz w głowie nawet próbował tego policzyć. I tutaj będzie, o dobra, mie 40, spoko się bam, że znowu elytra będzie. O proszę, 30, widzowie, 43 mieczyk. Okej, dobra widzowie, 43 mieczyk, dobra, z tego najbardziej tak naprawdę jestem zadowolony, bo jest to miecz z nowej aktualizacji, więc tak naprawdę no, chyba najrzadszy tak naprawdę, nie wiem czy najbardziej cenny, no chyba nie, anarchiczny klucz raczej by był bardziej cenny, tak mi się wydaje. Niestety widzowie, oprócz tego miecza nie wypadło nic ciekawego, a więc nie będę wam pokazywał całego openingu, bo to jest bez sensu i przejdziemy od razu do anarchicznej skrzyni. Widzowie, na koniec odcinka otworzymy sobie jeszcze widzowie Demgdera krem, widzowie, jeden anarchiczny kluczyk, no co jak co, no ale kurde, no tutaj musi coś wypaść dobrego i liczmy, że tutaj coś odda, jeśli wypadnie księga, to kurde, się popłaczę, albo jakaś elytra czy tego, widzowie, liczmy naprawdę na coś dobrego, bo widzowie, to, ale to musi oddać, widzowie, zmienimy H, bo te H w ogóle też nie oddawało i widzowie, lecimy, zostawcie peczkę w górę i wypada mi coś dobrego na koniec odcinka, no musi, widzowie, proszę o coś dobrego, no nie motyk, nie gadać, motyka, 46 bania. Okej, okay, dobra, uff, już się bałem, że widzę jakieś gówno. 46 bania i to bania jeszcze widzowie, gdzie bania uważam, że jest taka najdroższa część seta, bo najszybciej pada. Ile widzowie kosztuje najtańsza część seta? 46? 25 miliardów widzę, 40, 22 miliardy. No tanie nie znajdę pewnie.
Tylko to, no, spadły te sety 45. 22 miliardy widzowie. Patrząc, że kluczyk najtańszy kosztuje. Ile kosztuje widzę najtańszy anarchiczny kluczyk? 45 teraz? Nie no, wątpię, pewnie. Pewnie troszeczkę podrożał. No ale pamiętam, że na spokojnie za 22 był do kupienia. No ale dobra widzowie, mogło być gorzej, ale też mogło być lepiej, jakiś mieczek 46. No ale w sumie nie wiem, czy coś by mogło być lepiej, no licząc tych dwóch itemów, no to tak naprawdę Muchomorki 32, GVPek albo te glutki tak naprawdę by lepszy dropik dały, więc nie jest widzowie źle, nie jest źle, strzelcie beczkę w górę, strzelcie subskrypcję, jeśli wam się po taki opening, no bo przeliczając no, na pieniądze serwerowe, to gdybym sprzedał te klucze pewnie pojedynczo, to bym dostał około pewnie 200 miliardów, a ja woleniem stworzyć odcineczek, gdzie otworzyłem ponad 200 kluczy. Więc dziękuję wam za oglądanie, taki dłuższy odcineczek, trzymajcie się, no i siemanko.